Witam i zapraszam do obejrzenia Edukastu, który zbierze najważniejsze informacje dotyczące pisania opowiadania. Informacje te opracowałem w punktach, tak by łatwiej było je zapamiętać. Na końcu tej prezentacji znajdziesz przykład poprawnej realizacji tej formy wypowiedzi. Zapraszam. Opowiadanie to najbardziej twórcza część z poziomu rozszerzonego. Masz tu największe pole do popisu dla swojej wyobraźni. Ma ono stosunkowo luźną, swobodną i nieskomplikowaną strukturę, wymaga jednak właśnie twórczej inwencji i odpowiedniego, również pod względem gramatycznym, zrelacjonowania wydarzeń. Pisanie rozpocznij od sporządzenia ogólnego planu, zgodnego z poniższym schematem, który będziesz następnie rozwijał. Wymyśl tok wydarzeń i pamiętaj, że bez dobrej akcji nie ma dobrego opowiadania. Zapisz krótko kolejność wydarzeń. Dobrze widziany jest punkt kulminacyjny Twojego opowiadania. Opowiadanie może opisywać wydarzenia prawdziwe lub wymyślone, a więc możesz kłamać. Jeśli nie masz jednak pomysłu na ciekawe opowiadanie, nie marnuj za dużo czasu na wymyślanie akcji i wybierz inne polecenie. Za chwilę ogólny schemat opowiadania. Pamiętaj, że każde opowiadanie musi mieć tytuł, a więc zacznij od wymyślenia tytułu. Możesz to ewentualnie zrobić na końcu, po napisaniu opowiadania, niemniej jednak pamiętaj, by tytuł zamieścić. Niektóre polecenia mają już tytuły. Jeśli nie, wymyśl go. Najlepiej, aby był chwytliwy i ciekawy. Następnie wstęp, a więc akapit pierwszy. To określenie miejsca i czasu akcji oraz głównych bohaterów. Wprowadzenie czytelnika w bieg wydarzeń. Następnie rozwinięcie to jeden, dwa lub więcej akapitów, w których przedstawiamy kolejne zdarzenia, z których każde ujęte jest w odrębnym akapicie. I wreszcie zakończenie to ostatni akapit. Tutaj mamy puentę opowiadania, komentarz prezentujący odczucia i przemyślenia narratora. Pamiętaj, że w niektórych poleceniach masz już dane zakończenie opowiadania. Nie zapomnij go zamieścić. Opowiadanie możesz napisać w pierwszej lub trzeciej osobie. Bardzo ważnym elementem dobrego opowiadania jest przedstawienie wydarzeń w sposób żywy, pobudzający wyobraźnię odbiorcy. Do tego potrzebujesz dobrego języka. W opowiadaniu znajdziesz więc elementy opisu, miejsc, bohaterów, ale również przedstawienie ciągu wydarzeń. Posługuj się więc rozmaitymi przeszłymi czasami narracyjnymi, a więc past simple, past continuous, past perfect continuous, a także strukturami future in the past. Dla ożywienia tekstu zastosuj mowę niezależną, przytaczając wypowiedzi bohaterów. Pamiętaj, co ocenia egzaminator. Przede wszystkim treść. Czy praca jest na temat? Czy przedstawione zostało tło akcji? Czy logiczne wydarzenia prowadzą do punktu kulminacyjnego? Następnie kompozycja, a więc czy tekst jest spójny, harmonijny, czy ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czy zachowano przejrzysty układ, czy ma dobrą liczbę słów, przypominam 200 do 250, czy zachowano dobry układ graficzny. Następnie bogactwo językowe, a więc czy w tekście można znaleźć zaawansowany słownictwo i struktury. Wreszcie poprawność językowa, a więc czy występują błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Powodzenia!